jest takie ciekawe zjawisko. Nazywa się czekanie. A Małgorzata Hillar opisywała, że miłość jest czekaniem. Nie wiem, czy czekanie jest miłością, ale czekanie jest takim bardzo niedocenianym stanem, w którym czas płynie inaczej, w którym czas, nazwijmy to, się wyleczy. Tak twierdzą niektórzy. Ja twierdzę, że to jest taki niezwykły czas rozkoszowania się byciem, życiem, rozkoszowania się urlopem, który ma nadejść, samolotem, który ma przylecieć, pociągiem, który ma przyjechać, lub tym czasem, który będzie taki intensywny. A teraz jest czekanie. Czekanie jest stanem rozkoszowania się samym sobą, pod warunkiem, że to się potrafi. Bo są tacy, którzy się wkurzają, że czekają. A są tacy, którzy czekają na to, żeby trochę poczekać. Życzę, żebyście poczekali.